Miłosz Kłeczek, jak zawsze po godzinie 18.20 zapraszam Państwa do udziału w moim programie. Rozmawiamy o tematach politycznych, a dzisiaj zaczynamy od sprawy wagi ciężkiej, od mieszanki wybuchowej, bo było bardzo niebezpiecznie w Radomiu. Szanowni Państwo, ewakuowano budynek, ewakuowano biurowiec, w którym mieszczą się biura poselskie i senatorskie polityków Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ktoś wysłał maila, że w budynku została podłożona bomba. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby mundurowe, policja, straż pożarna. Ci, którzy znajdowali się w budynku, zostali z niego natychmiast wyprowadzeni. A teraz przenosimy się właśnie do Radomia, bo na miejscu jest, no chciałoby się powiedzieć, nasz reporter, ale nie ma tam naszego reportera, ale jest pan poseł Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł Marek Suski, który zresztą swoje biuro poselskie ma w tym wieżowcu, w którym rzekomo miała być podłożona bomba. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dokładnie ewakuacja dotyczyła dwóch pięter. No, na szczęście, akurat nie tych pięter, gdzie znajdują się biura posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Posłów, senatorów, eurodeputowanego. Ale pan już w tym momencie właśnie relacje nam zdaje ze swojego biura poselskiego? Tak, tak, dlatego że służby sprawdzały, był pies, który wyszukiwał materiałów wybuchowych. Na szczęście niczego takiego nie znaleziono, więc mogliśmy wrócić do pracy. No ale parę godzin destabilizacji w trakcie kampanii wyborczej, można powiedzieć tuż przed drugą turą, no to rzeczywiście jest sytuacja, która nam no, dość mocno utrudniła pracę. Ale to nie jest pierwszy wypadek. Przed poprzednimi wyborami też mieliśmy takie różne hejty. No i jeżeli ktoś nam tutaj przysyła takie informacje... A czy pan ma treść tego maila, panie pośle? Może pan się z nami podzielić treścią tej wiadomości? Zamontuję was. Chwileczkę, panie pośle, jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Zaraz mu przekażę. Co napisał? Jest bomba w waszym biurze, zamorduję was. No i ktoś tu podaje się, że jest rolnikiem, który chce nas zamordować, precz z Unią, zamorduje również działaczy obecnej koalicji rządzącej, ale bombę podkłada w naszym biurze, gdzie ci przedstawiciele rządu nie bywają, więc to widać wyraźnie, że jest próba też jakiegoś skierowania uwagi czy podejrzenia na rolników, którzy protestują przeciwko działaniom tego rządu. Czyli podwójnie, można powiedzieć, cwana manipulacja. Z jednej strony u nas ewakuacja, groźby pod naszym adresem, że nas się zamorduje, a jednocześnie odwracanie uwagi i skierowanie podejrzenia na rolników, w co ja oczywiście nie wierzę, bo to nie pierwsza taka tutaj bombka, którą nam podsyłają. Do tej pory podpisywały się jakieś osoby w inny sposób. Niestety do tej pory nie udało się ustalić, z jakich to komputerów zostały wysłane. No ale jak się domyślacie państwo, jeżeli jest druga tura w Radomiu między PiS-em a paktem tych ośmiu gwiazdek, czy tam koalicji 13 grudnia, to według rzymskiej zasady podejrzany jest ten, kto ma interes. No a kto ma interes w zaburzeniu naszej pracy? No, dzisiaj też prezydent Witkowski ujawnił jakieś podejrzane u nas, podejrzane z naszych kont jakieś SMS-y. Więc, i oskarża nas o to, że my tutaj uprawiamy jakiś hejt, a jednocześnie no, afera podglądania, podsłuchiwania i oskarżania i czarnego, brudnego hejtu, no, te bomby, które rzekomo tutaj u nas mają być. Myślę, że dzisiaj jest sytuacja, w której prezydent czuje się zagrożony i ja nie wiem oczywiście, kto tam u nich za co odpowiada, ale jeżeli chodzi o hejt i działania napuszczania ludzi, to oni są w tym rzeczywiście mistrzami. Mamy nadzieję, że uda się szybko ustalić osobę, która wysłała tego maila, chociaż też należy przypomnieć, że szaleńcy no, funkcjonują wśród nas. Przecież to Ryszard Cyba, taksówkarz z Częstochowy, zamordował działaczy Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku w biurze jednego z europosłów w Łodzi. Trzeba mieć to na uwadze. Co więcej, policja później też przeprowadzała u nas wizję, mówiąc nam, żebyśmy założyli
takie zabezpieczenia różnego rodzaju, bo w tym kajecie tego pana był też adres radomskiego Biura Prawa i Sprawiedliwości, więc gdyby nie został ujęty, kto wie, co by dalej się działo. Natomiast, szanowni państwo, poza tym, że mamy tego rodzaju maile, no to ja niestety pamiętam straszną rzecz, która zdarzyła się nam. Tutaj został porwany i zamordowany dyrektor mojego biura, a my, poszukując naszego kolegi, później został odnaleziony z dziurą w piersi od noża, jak to biegli stwierdzili, cios komandowski, nie ustalono niestety ani sprawcy, ani co się działo przez kilka dni, kiedy wyszedł z biura po gazetę i zaginął, a później mieliśmy do biura telefony, ty taki, nie taki, będziesz następny, więc tego rodzaju rzeczy w Polsce niestety mają miejsce, a atmosfera, jaką buduje obecna koalicja, oskarżając o wszystko i atakując to, co chociażby dzieje się pod pomnikiem smoleńskim, gdzie policja chroni tych agresywnych ludzi, którzy tam napadają na nas, kiedy my się chcemy pomodlić. To wszystko niestety w bardzo złym kierunku kieruje nasz kraj. Ja jestem rzeczywiście z tego powodu bardzo smutny. Wie pan, tego też nie należy bagatelizować z tego powodu, bo ta informacja, którą dzisiaj pan jako pierwszy chyba podał, że właśnie doszło do takiej interwencji służb mundurowych. Ktoś informuje, że została podłożona bomba, że został podłożony ładunek wybuchowy na tych piętrach, gdzie są biura poselskie i senatorskie działaczy Prawa i Sprawiedliwości. To jest akurat Radom. I tak się składa, że w Radomiu kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta tego miasta przechodzi z mocnym dwucyfrowym wynikiem do drugiej tury. Ale nie wiem, czy pan wie, również w Częstochowie, gdzie pani Monika Pochorecka, także kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Częstochowy, także z bardzo mocnym dwucyfrowym wynikiem przechodzi do drugiej tury. Ona także miała słyszeć poważne groźby, że jest na nią zlecenie, że jest na nią wydane zlecenie przez jednego z lewicowych działaczy. Więc chyba jednak polityków Prawa i Sprawiedliwości też w tych dużych miastach, gdzie mają szansę odbić po wielu latach władzę, próbuje się zastraszyć. To już moje ostatnie pytanie do pana. Rzeczywiście tak to wygląda i dzisiaj chcieliśmy, żeby odbyła się debata z uczestnictwem mieszkańców miasta, nie wiem, czy prezydent przybędzie na to, poszedł do studia, gdzie tylko z dziennikarką i z naszym kolegą dyskutuje i oczywiście pierwsza rzecz, zaatakował, że jest odpowiedzialny za jakąś aferę hejterską, gdzie tutaj w Radomiu pojawił się taki portal satyryczny, gdzie po prostu wyśmiewano nieudolność tego prezydenta, no i mamy sytuację taką, gdzie jest obarczany winą nasz kandydat, no a problemy miasta i te opóźnienia, katastrofalne wydatki na kompleks sportowy, gdzie miał kosztować 80 kilka milionów, przekroczył już 200 chyba 80 milionów i wciąż na stadionie są tylko dwie trybuny, opóźnienie kilkuletnie, tak samo z wiaduktem, ale prezydent mówi, to wszystko są moje wspaniałe działania, no a wy tutaj to jesteście hejterami i właściwie przestępcami. Tak, szanowni państwo, tutaj afera była niedawno ujawniona z radną Platformy, strzelanina jakaś pod jej domem, porachunki. Ona opowiadała, jak to przeznaczała ogromną łapówkę z udziałem też jednego z posłów. Są postawione zarzuty niektórym osobom, no, a jeżeli chodzi o podejrzenie przyjęcia dużej części tej łapówki przez posła Platformy właśnie z Radomia, jak na razie to śledztwo gdzieś utknęło. Bardzo dziękuję, więc panie pośle. Powiedzieć, że mamy ostrą walkę z ludźmi, którzy no, z uczciwością i sprawiedliwością są na bakier. Bardzo dziękuję panu za relację z tego, co dzisiaj wydarzyło się w Radomiu. Cieszymy się, że tej przypomnę bomby, nazwisko tej bomby Artur tam. Standowicz, najlepszy prezydent Radomia. Prosimy o głosy na naszego kandydata, który będzie uczciwie zarządzał miastem. Tak, można jeszcze reklamować do piątku, do północy, od soboty cisza wyborcza. A to Marek Suski prosto ze swojego biura w Radomiu, gdzie dziękuję tej bardzo. Bomby jednak pozdrawiam nie ma. Państwa. Bardzo dziękujemy, panie pośle. A teraz przedstawiam kolejnych moich gości. Jolanta Milas, Trzecia Droga, Studio Telewizji Republika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, Łączenie Internetowe. Dobry wieczór.
Halo, halo. Pan poseł Mosiński zaraz do nas dołączy. Pani Jolanto, tak się składa, że zazwyczaj, kiedy podajemy te informacje, że ktoś kogoś zaatakował, że zostało zniszczone biuro poselskie, zdewastowane drzwi, jakieś witryny, okna powybijane, czy też komuś grożono śmiercią, szarpano go, albo informowano o podłożeniu bomby, to najczęściej dotyczy działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Tak się składa, że politycy co do zasady Lewicy, Platformy czy PSL-u mogą czuć się bardziej bezpieczni. Z czego to w Pani ocenie wynika? Dlaczego tak jest, że zwolennicy dzisiejszej władzy są bardziej agresywni dla polityków Prawa i Sprawiedliwości niż zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości wobec obecnej władzy? No ja usłyszałam wypowiedź pana Suskiego, że ktoś, kto podłożył tą bombę, czy straszył, że podłożył bombę, to w zasadzie miał dość wszystkich polityków, ale podłożył to w biurach PiS-u, więc... Tak. Znaczy, nie podłożył na szczęście, ale podłożył tą karteczkę, czy wysłał tego maila. Więc świadczy to o tym, że ludzie mają dość tej wojny polsko-polskiej, że są zdezorientowani, zmęczeni. Ja to mówię również z własnego doświadczenia, jak w czasie kampanii wyborczej rozmawiałam z ludźmi. Wszyscy mają tego dosyć. I ja nie wiem, co musi się jeszcze wydarzyć, żeby politycy z obydwu stron tego konfliktu się opamiętali. Pan poseł Suski wspomniał o wyborach samorządowych, zachwalał swojego kandydata, a ja chciałam do wszystkich zaapelować, że te wybory samorządowe to nie są wybory o warszawskiej wojnie. One nie dotyczą tej czy innej partii politycznej. Wybierzmy dobrego gospodarza. Te wybory nie są o prezesie Narodowego Banku Polskiego, nie są o wojnie z Ukrainą, nie są o relacjach w Unii Europejskiej, nie są o Zbigniewie Ziobro. One są o naszych sprawach. Nie dajmy sobie zabrać naszych spraw, naszych miast, żeby nam dyktatura warszawskich partii to odebrała. I ja myślę, że to jest o tym właśnie. Tak, tylko wie pani, ja się z panią nie do końca zgadzam, ponieważ pani mówi, że skończmy tę wojnę polsko-polską, apelujmy do każdej strony sceny politycznej. Nie, ja mówię o wyborach samorządowych. No, ale w tej ja teraz chwili. Mówię o tym, co się wydarzyło w Radomiu i o tej mowie nienawiści i hejcie. Pani mówi, że winne są wszystkie strony, wszystkie formacje polityczne i każdy powinien wyhamować. To wtedy byłoby w Polsce lepiej i ta polaryzacja by się skończyła. Tylko proszę mi wymienić, bo ja teraz pani z pamięci z głowy mogę wymienić agresywne hasła i nawoływanie do nienawiści ze strony przedstawicieli dzisiejszej władzy. To jest Grzegorz Schetyna, który mówi, że trzeba strącić pisowską szarańczę ze zdrowego drzewa narodu polskiego. To jest Donald Tusk, który na Placu Zamkowym życzy śmierci samobójczej panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. To też jest Donald Tusk, który mówi, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to nieroby, biją żony, biją dzieci, a w wolnym czasie piją alkohol. To jest pan Bronisław Komorowski, były prezydent z Platformą Związany, który mówi, że czasami trzeba wyjść na ulicę i lać się dechą, lać tych złych ludzi, którzy na PiS głosują. No to jest jednostronny przekaz, więc proszę w mojej ocenie ten swój apel kierować do pani sojuszników politycznych. I panie redaktorze, niewybredne hasła padają z wielu stron. No ja nie będę, proszę. Ja nie no będę tego cytowała, bo mój program polityczny, tu nikt nie cenzuruje. Bo mój program polityczny to jest taki, bo ja postawiłem żeby tezę, że nie po waszej stawać, stronie jest agresja. Mnie się nie podoba nie taki, taki sposób rozwiązywania problemów. Polityka to jest spór. I jakość polityki nie zależy od tego, jakie wystąpią ale problemy, tylko spór, jak się to rozwiązuje. No właśnie całe moje życie polityczne apeluje do tego, żeby skupić się na problemie, na rozwiązywaniu problemów, a nie na rzucaniu w siebie kamieniami. Ode mnie pan nic innego nie usłyszy, tylko apel o właśnie takie załatwianie sprawy. Jesteśmy trzecią drogą, która w środku próbuje coś zrobić. Z nami pan poseł Jan Mosiński. Czy już się słyszymy i widzimy, panie pośle? Panie Mosińsko, słyszę i widzę, obserwuję. Czy pan słyszał też wymianę zdań pomiędzy mną i przedstawicielką trzeciej drogi? Tak, słyszałem powiedzieć pani poseł. To gdyby pan się mógł do tego odnieść. Z którą to wypowiedź się nie zgadzam w jakiejś części. Otóż pani poseł bardzo zgrabnie ucieka z tematu, wpychając jakby pewien dyskurs między dwie formacje polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. Ale tylko proszę panią, to wy tworzycie koalicję 16 grudnia, a nie tylko Platforma Obywatelska, więc tutaj naprawdę ta trzecia droga była oczywiście pewną
takim zabiegiem PR-owskim zapewne, bo niestety, czystety, tworzycie nie trzecią drogę i samodzielną politykę, tylko jesteście, że tak powiem, wykonawcami wielu zaleceń i poleceń Donalda Tuska. Natomiast wracając do tej brutalizacji przestrzeni publicznej, to właśnie kto inny jak Donald Tusk i jego akolici rozpoczęli tą wojnę, dzieląc Polaków na tych moherowe berety i środowisko takiej inteligencji po roku 2005, kiedy Donald Tusk te wybory prezydenckie, przypomnę, przegrał, a później przegrywał kolejne wybory i za każdym razem ta przestrzeń była coraz bardziej brutalizowana. Państwo nie odcinaliście się jako potencjalni koalicjanci w trakcie tych wieców nienawiści, które były organizowane przez Platformę Obywatelską, gdzie właśnie Donald Tusk mówił, że powyprowadza prezesa NBP-u, czy też ewentualnie odspawa niektóre osoby pełniące funkcje z wyboru w instytucjach, które są instytucjami konstytucyjnymi, tak, chociażby Trybunał Konstytucyjny. Tak więc ta spirala nienawiści nakręcana przez obóz szeroko rozumiany koalicji 13 grudnia to jest właśnie efekt tego. Oczywiście my chcemy debaty o Polsce, bo ona jest dla nas najważniejsza, a więc los Polek i Polaków. Natomiast niestety spotykamy się właśnie z takim odtrącaniem ręki do rozmów i do dialogu. No właśnie, my panie pośle, przecież pamiętamy, kto wykreował, kto wypromował takiego chuligana politycznego radykała Janusza Palikota. Tusk, tak? Palikota, który wyszedł i publicznie na ulicy, chyba w Warszawie, mówił, że należy zastrzelić i wypatroszyć Jarosława Kaczyńskiego. No a takie słowa padały z ust koalicjanta, partnera politycznego Donalda Tuska, a w tej koalicji potem funkcjonował Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie przeszkadzało mu to, że ma takiego premiera, który promuje takich politycznych chuliganów, a tutaj pani Jolanta Milas bardzo często Kosiniaka-Kamysza chwali. Tak, bo naszym hasłem jest dość kłótni i do przodu. No, i pan widzi, jakie to jest trudne. Jakie to jest trudne? No właśnie idą, bo staramy się załatwiać sprawy, a nie dyskutować. Znaczy bardzo mi się nie podoba te wszystkie rzeczy takie agresywne i ja się z tym, pozwoli pan, że ja się z tym nie zgadzam. No ja się cieszę, że pani się nie zgadza, to bardzo dobrze. Natomiast chciałbym teraz, abyście państwo spojrzeli na najnowszy sondaż wyborczy, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, bo różne były sondaże, powiedzmy tak, od 13 grudnia, od momentu, kiedy nowa władza przejęła te stery w Polsce. Niektóre sondaże wskazywały, że Platforma wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Najnowszy sondaż pokazuje, że liderem poparcia jest partia Jarosława Kaczyńskiego, jest Zjednoczona Prawica. Dopiero później Platforma Obywatelska, na trzecim miejscu 13% poparcie dla Trzeciej Drogi, 10% Konfederacja i co ciekawe, Lewica spada poniżej progu wyborczego, czyli 4% nie dostaje się do Sejmu, gdyby dzisiaj odbyły się wybory parlamentarne. Ja bym chciał państwa spytać, w państwa ocenie, co decyduje o takim rozkładzie głosów? Spada poparcie Platformy Obywatelskiej, spada poparcie Trzeciej Drogi, w zasadzie wszystkim dzisiaj spada, tym, którzy rządzą, a rośnie nieznacznie, ale rośnie poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie pani upatruje waszych błędów? Rządzicie 4 miesiące. Panie redaktorze, jesteśmy w trakcie kampanii samorządowej. Ale to już o samorządzie nie rozmawiamy. No jak samorząd nie rozmawiamy, jak jest, to są, jak gdyby to są kampania... sondaże do wyborów parlamentarnych. Czyli tu jest rozliczany rząd za to, co zrobił przez 4 miesiące i czego nie zrobił. Dlatego pytam panią, gdzie pani upatruje spadku popularności? A ja bym chciała wrócić do tych wyborów samorządowych, bo wybory samorządowe trwają jeszcze do niedzieli i w ogóle w mediach nie było debaty samorządowej. Cały czas była ta wojna. PiS, PO, Trzecia Droga, Konfederacja i tak dalej. Ale co to ma wspólnego z naszymi sprawami regionalnymi? Nie było nigdzie debaty, która by dotyczyła tych spraw samorządowych, o których były te wybory. No to wasi kandydaci nie chcą debatować. No nie, Radom, najlepszy przykład. Kandydat koalicji 13 grudnia boi się przeprowadzić debaty z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. I takich miast w Polsce, gdzie rządzicie, w dużych miastach, wasi prezydenci, wasi włodarze boją się podjąć te rękawice i podjąć dyskusję z kandydatem PiS-u, który przeszedł do drugiej tury. No to, szanowna pani, to nie do mnie te pretensje, tylko do waszych kandydatów. A ja mam pretensje do mediów, że w ogóle takich debat samorządowych nie było. Co organizować? Były tylko debaty PiS-PO
I w tej chwili to, co pan mówi, że kandydat PiSu nie chce z kandydatem PO, no właśnie, nie, no, nie o to chodzi. PO nie i chce tu z kandydatem powtórzę, PiSu, pani bo pan zamieniła mi, kolejność pan celowo. Mi, nie celowo, to jakoś tak wyszło. W każdym bądź razie pan mi tu mówi, że ja chwalę Kosiniaka-Kamysza i właśnie on zawsze mówi, wybierajmy dobrego gospodarza. I ja apeluję do wszystkich, wybierajmy dobrego gospodarza. Dobrze, a jeżeli ja sondaże wskazują... Pytania. Co w pani ocenie składa się na to, że dzisiaj Platforma, Trzecia Droga, Lewica notują spadki sondażowe? Ja uważam, że to właśnie obywatele zdecydują, kogo wybieramy. I całe szczęście, że mamy demokrację, możemy głosować i oddajemy się w ręce obywateli. Skoro obywatele wolą tak głosować, to partia musi walczyć no nie, no, o ich poparcie musi i o tak, ich żeby głosy. Mieć poparcie. No to czy pani wie, gdzie te błędy? Bo ja pani mogę powiedzieć tak, jeżeli pani nie wie, bezrobocie rośnie. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy najniższe bezrobocie po 1989 roku, drugie najniższe w Europie. Dzisiaj systematycznie od grudnia rośnie bezrobocie w Polsce. Żeby miała pani świadomość, likwidowane są duże zakłady produkcyjne. Opony firmy Michelin w Olsztynie do samochodów ciężarowych, kilkaset osób straci pracę w likwidacji. Levi Strauss w Płocku także się zamyka. A mamy całą długą no listę. Właśnie, dzisiaj chciałabym to skomentować. Znaczy, duże przedsiębiorstwa i duży biznes nie chce w Polsce prosperować, kiedy rządzi Platforma. Jan Mosiński. A mogę ja to skomentować? Bo ja bardzo chętnie właśnie się do tych konkretów odniosę. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja tych sondaży nie łączę, tak jak pani poseł, z wyborami do samorządu terytorialnego, broń Boże. Te sondaże, kolejne już, pokazują pewien trend, który się kształtuje jako trend stały, czyli Prawo i Sprawiedliwość jest na czele tych sondaży. Dlaczego? Dlatego, że jest partią wiarygodną. Powraca zapotrzebowanie, takiego sformułowania użyję, na Prawo i Sprawiedliwość jako formację przewidywalną. Niestety trendy spadkowe zarówno w Platformie Obywatelskiej, czy w Trzeciej Drodze, czy w obozie Lewicy, a więc formacji, które tworzą koalicję 13 grudnia, to jest właśnie pochodna braku wiarygodności. Państwo jesteście niewiarygodni, pani poseł. Niewiarygodni, bo żeście obiecywali ludziom Złote Góry, 100 konkretów na 100 dni, z tego zostały po prostu trociny, bo nic z tego nie ma. Jedyne efekty to kwestie ideologiczne typu aborcja i tabletka dzień po. Natomiast w kwestiach gospodarczych to jest tragedia. Deficyt rośnie w sposób zatrważający w budżecie państwa. Zwolnienia w Poczcie Polskiej, prawdopodobnie 10 tysięcy osób, słyszałem takie informacje. Tutaj pan redaktor wymienił kilka firm międzynarodowych, które też zwijają swoją produkcję. Dlaczego? Bo jest totalny chaos i bałagan w państwie polskim. No właśnie chciałbym się przejdziecie do tego państwo odnieść. Do historii jako formacja, która wprowadziła chaos. Jest łamane prawo, konstytucja, zasady parlamentaryzmu. Tutaj można przykłady mnożyć. I to się właśnie przenosi na ten sceptycyzm daleko idący ze strony respondentów, którzy tak, a nie inaczej oceniają wasze fatalne rządy. Mieliście być alternatywą dla Platformy Obywatelskiej, a jesteście, przepraszam bardzo za być może mocne sformułowanie, podnóżkiem w tej koalicji, bo decyzję podejmuje Donald Tusk i wy się ją musicie podporządkować. On nadaje ton, a wy jesteście tacy po prostu bierni, mierni, ale wierni. I właśnie do tych spraw gospodarczych chciałam się odnieść, bo już wielokrotnie o tym mówiłam w różnych programach, że właśnie mści się taka polityka, że opieramy naszą gospodarkę na taniej sile roboczej. I w Rumunii jest tańsza siła robocza. Za chwilę będzie Ukraina w Unii Europejskiej, będzie jeszcze tańsza będzie siła Ukraina robocza. Ale zawsze są kraje, gdzie jest tańsza siła będzie. Robocza. Mści się polityka, że od kilkudziesięciu lat nie pracuje się na tym, żeby nasza gospodarka opierała się na innowacyjności, na nowoczesnych technologiach, tylko na taniej sile roboczej. Mamy teraz montownię Europy u siebie. Świetnie to wszystko chodzi, ale w momencie, kiedy będzie kraj, gdzie jest tańsza siła robocza, wszyscy zaraz się przeniosą. Idealnie pan wymienił po prostu firmy, które przenoszą się do kraju, gdzie mają korzystniejsze warunki. A jeżeli nasz kraj by miał nowoczesne technologie,
drugie, gospodarkę innowacyjną, to by się tak nie stało. No, to i w tej chwili, w życie, to ale to nie jest sprawa tego czy innego pani, rządu, to pani jest Jolanto. Zapuszczenia no kilkudziesięciu lat. Nie. Nikt nie dbał o to, żeby ta nasza gospodarka pani, była innowacyjna. Się z panią nie i na zgadza. Przykład Intel teraz się wyprowadził, miało być w Niemczech tak. i w Polsce. I ja bym się chętnie tak. zapytała Intelu, dlaczego on został tylko w Niemczech. No właśnie. Z pewnością. A dlaczego, dlaczego Michelin się do Rumunii wyprowadza? Bo u nas nawet się nie kształci. Ale wy rządzicie dzisiaj. Wy rządzicie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, zagraniczne firmy budowały swoje lat. Oddziały w Polsce. Kiedy wy rządzicie, oni się wyprowadzają. No to przepraszam, ale komu pani przypomina, przypisuje tę odpowiedzialność? Tylko jedno słowo, panie pośle. Jedno słowo, żebym tak ad vocem mógł za odnieść. Za czasów wszystkich dobrze, poprzednich rządów dobrze, ja pani nie dbano o innowacyjność teraz ja powiem. Naszej gospodarki. Proszę a to sobie są przypomnieć, co mówiła kilka tygodni temu wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, kiedy zapowiadaliście Trybunał Stanu dla prezesa Glapińskiego. Że to się fatalnie odbije na polskiej gospodarce, bo zachodni biznes i zachodni inwestorzy będą czuli, że Polska jest krajem niestabilnym. Że tutaj nie wiadomo, jaki będzie kurs złotego, jaka będzie sytuacja związana z kosztami kredytowymi, bo prezesa NBP chce się stawiać przed Trybunałem Stanu. I taki wniosek został złożony. I co się dzieje? Zachodni biznes się wycofuje. Więc niech pani teraz sobie odpowie na pytanie, czyja to wina? Jan Mosiński. Szanowni państwo, panie redaktorze, pani poseł, zwrócę uwagę na kilka istotnych aspektów tego wątku naszej dyskusji. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości byliśmy w czołówce gospodarek europejskich, które się rozwijały i dołączyliśmy do grona 25 najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie. Dlatego, że umocniliśmy złotego. Chyba najszybszy wzrost PKB na świecie odnotowaliśmy. Tak no jest. Tak, byliśmy i oczywiście również PKB. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń, to naszym jednym z priorytetów właśnie było podniesienie wynagrodzeń i to konsekwentnie realizowaliśmy, podwyższając na niższe wynagrodzenie, tak aby Polacy nie musieli pracować u Niemca na szparagach, czy też u Anglika na zmywaku i coraz więcej młodych ludzi powracało do Polski. Natomiast no niestety przejęliście władzę i zamiast zająć się kontynuacją dobrej koniunktury gospodarczej, zaczęliście walczyć ze wszystkimi. Tu już pan redaktor wspomniał, atak na Narodowy Bank Polski, co odbiło się ewidentnie na kondycji naszej gospodarki, na kondycji złotego, na postrzeganiu Polski jako terenu, który jest terenem niepewnym dla inwestycji, bo politycy walczą z Centralnym Bankiem Polskim. To jest w ogóle jakieś kuriozum. Następne działania, które odstraszają inwestorów, to jest fala też demonstracji, manifestacji różnego rodzaju, bo Polacy czują się zakłopotani. Czym? Ano tym, że robi się tutaj przestrzeń dla gospodarki niemieckiej. Przecież to widać gołym okiem, że wychładza się, wyhamowuje się polską gospodarkę po to, żeby ewentualnie weszła ze swoimi technologiami, czy też innowacjami, nieważne, gospodarka niemiecka. A ja niemiecka. Bym apelowała jednak, żeby zadbać o innowacyjność naszej gospodarki, wtedy nic nam nie zaszkodzi. Nie widać, również ta żelazna kopuła, pod którą podpisał się Donald Tusk, żelazna kopuła to też jest oczywiście ukłon w stronę niemieckiego przemysłu, który będzie zarabiał na tym, żeby tę kopułę budować, chociaż my mamy swoje kontrakty z Wielką Brytanią i ze Stanami Zjednoczonymi. No ważne, Jan żebyśmy Mosiński, my Jolanta Milas, Prawo sprawach. I Sprawiedliwość, Trzecia Droga. Dziękuję państwu za dyskusję. Dziękuję bardzo. Miłosz Kłeczek, zapraszam jutro standardowo o godzinie 18:20. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.